Hej, z tej strony Bachubus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dieta Online na 100%. Tym razem, proszę państwa, materiał, w którym skończyłem tydzień reputacji, że tak to powiem. Chodzi o to, że był tydzień, gdzie była podwójna premia na reputację, a także poczwórna na awkowanie w odpowiednim stroju, więc ja dużo awkowałem, dużo grałem. No i cóż, proszę państwa, zobaczymy sobie właśnie, który poziom wbiłem. 148 poziom miałem, a teraz mam poziom 246. Więc sporo. Konsola cały czas chodziła i zauważyłem bardzo dziwną rzecz, bo jak wejdziemy sobie w statystyki, a następnie w kariera, mamy czas spędzony w Dieta Online. 30 dni, 18 godzin. Zobaczmy sobie, ile to jest. Ja startowałem ten tydzień z 75... nie, 705 godzin miałem nabitych. Teraz mam ile? Zobaczmy. Kalkulator. 30 razy 24. Dodać ile? Dodać 18. 738. Czyli wychodzi tak naprawdę, że 33 godziny mi się nabiły. A ja spędziłem w tym GTA ze 100. Co najmniej. Więc ten licznik dziwnie działa. Zgaduję, że kiedy awkowałem sobie właśnie w ten sposób, że byłem w tym oto miejscu, i pojawił mi się komunikat o tym, żeby podłączyć pada, to w sensie, bo wiecie, co... Jeżeli nie ruszamy padem przez 15 minut, to nam się odpina, tak jest standardowo, w sensie, że no nie daje sygnału, więc gra daje nam komunikat o tym, żeby go podpiąć. I zgaduję, że kiedy jest ten komunikat, to nam czasu nie nalicza, no bo innej akcji nie widzę. W sensie nie widzę innej akcji. No w jaki sposób to się nalicza, bo ja no nie mam pojęcia. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ale zobaczcie, jak 33 godziny, jak sobie to podzielimy na 7, to ile wychodzi, że dzień nie grałem? Na pewno tyle nie grałem, ile tutaj jest. Tak sobie przynajmniej będę wmawiał. Nie no, na pewno nie. Wychodzi 4 godziny. Prawie 5. Dobra, prawie 5. 5 godzin dziennie. No to nie ma tragedii. Ale, no cóż, no reputacji sporo biłem, jak widać. Dobra, zobaczmy. Statystyki członkostw. Nie, przejęcie. Statystyki członkostwa chcę zobaczyć. A, i w ogóle wiecie, jest taka akcja. Teraz ja jestem w GTA o 20 godzin niby. No bo tyle jestem. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to. O Jezu. Że już się premia na reputację skończyła, ale przez to, że nie wyszedłem z sesji, to dalej mam właśnie poprzedni tydzień. I dalej wbijam sobie reputację. Aktualnie jest 21 w czwartek. Premii już nie ma, ale ja ją mam, przez to, że nie zmieniłem sesji. No, w ten sposób się prezentuje, tutaj statystyki nie za bardzo się zaktualizowały, chociaż widać, że jak macie Bachu skład, jestem na pierwszym miejscu, 235 poziom, 874 wyścigi, na to, że to się liczą, a jeżeli chodzi o znajomych, zobaczcie, że level jest 216, to jest dziwne, że tak to liczy, i 754, czyli widać, że między 216 a 235 zagrałem ponad 100 tych wyścigów na torze testowym. No większość to jest zawkowania tak naprawdę. Przez noc na początku mi się wbijało tam z, wiecie, 8 poziomów, później było 6, 5. Chyba teraz ostatnio 5 poziomów mi przez całą noc biło. I powiem wam, że po poziomie 200 cały czas mamy dokładnie... Dokładnie mamy. Może ja zmienię sobie sesję. I w trakcie oszukiwania sesji powiem. 1100 expa reputacji w sensie potrzebuję do kolejnego poziomu. Bo tak jest, że co 5 to nam się zwiększy, nie? Ale na poziomie 200 aż do poziomu 1000 cały czas mamy wymagane na kolejny poziom 1100 reputacji. Więc tak to działa. I na 200 poziomie potrzebujemy mieć tej reputacji około 200 tysięcy, coś takiego. A nie, 100 tysięcy około chyba. Tak, 100 tysięcy około tej reputacji. I teraz na 1000 potrzebujemy 1 000 000 tej reputacji prawie. Więc jak sobie policzymy, wychodzi na to, że muszę grać 10 razy więcej niż to, co teraz zdobyłem, jeżeli chodzi o reputację w klubie. I będę miał 1000 poziom w klubie samochodowym. Więc 1000 jest tutaj jak najbardziej realny. I ja go zrobię. Dobra, więc już widzę, że mam nowy pojazd do wygrania. W klubie samochodowym się pojawił. Właśnie ten Jester, spoczko. Sobie spróbujemy go zdobyć. Przy okazji dzienne premie za
aktywności w klubie też sobie porobimy, wyjdziemy sobie na tor testowy pojazdem takim. Za to wpadnie nam 50 expa. To nie jest dużo, bo wcześniej dostawałem za pościg w 4-osobowym składzie 120 reputacji, więc wychodzi na to, że na premii raz 2 gramy 10 pościgów w 4-osobowym składzie, jest jeden poziom, więc nie jest to aż tak dużo. A jeden pościg to około 2 minuty, ale liczmy, że 2 minuty 30, czyli wychodzi, że raz na 25 minut mamy jeden poziom, kiedy mamy właśnie pościg i zawsze go wygrywamy w 4 osoby. Więc no nie jest to trudne aż tak bardzo, żeby ten poziom 1000 wbić. Oczywiście nikt normalny, kto nie zarabia z tego, że gra w GTA, no kurde, nie widzę sensu, żeby to robił. Ale na przykład jak ja jestem osobą, która no zarabia z tego, że gram w GTA, no to jak najbardziej chcę to mieć, szczególnie, że prowadzę serię GTA Online na 100%. Więc dla osób takich jak ja jest to w miarę okej. Dostałem tą premię czy nie? Czy muszę całkowicie wyjść z gry? Kurde, aż nawet nie zauważyłem. Więc za szybkości jeszcze tutaj sobie stuningujemy pojazd i zobaczymy. Pojazd, modyfikuj pojazd. Więc wydech fabryczny. Tak, się dostaje reputację, jak widać. Gitara. Więc to sobie rzeczy odbębniamy. Ale teraz potrzebuję kogoś do tej sesji. Zaraz wjedziemy sobie na tor testowy. O, jest Mariusz, super. Więc ja tutaj wjadę sobie na tor testowy i razem z Mariuszem zrobimy sobie jeszcze właśnie pojedynek, pościg. Przy okazji za wjechanie pojazdem osobistym na tor też dostanę trochę reputacji, więc spoczko. Ale też ważne jest to, że chcę sobie zdobyć tego Jestera. Zaraz wam pokażę, co dokładnie potrzebujemy, żeby go zdobyć. I w sumie przez ten cały tydzień powiem wam, że strasznie dużo no klubu sprzedawałem. Co noc miałem około 1 000 000 do sprzedania. Więc zaraz wam pokażę właśnie, ile w klubie zarobiłem i przy okazji zrobimy sobie ostatnią sprzedaż. Super. Więc reputacja jest, próba czasowa też. Zagrajmy sobie. Dobra, jest premia dzienna. Nie musimy do końca jechać. Ja sobie wyjadę i wjadę na tor testowy jeszcze raz, bo przypadkiem weszłem w pojedynkę, a żeby grać z innymi, no to jednak trzeba wejść na tor z innymi, to ma sens. Dobra, zaprośmy sobie do pojedynku Mariusza. O, jak podskoczył. To jest. W ogóle mam lekkie lagi tutaj, wiadomo, bo pobieram sobie gierkę na PlayStacji growej. Jakby co, premię dostajemy niezależnie od tego, czy wygramy, czy nie. Więc to jest spoko. A, i w ogóle powiem wam, jedna rzecz mnie irytuje. Nie wiem, czy może do premiery tego filmu na YouTubie ja może ten problem rozwiążę jakoś, ale podzielę się nim z wami, bo to jest strasznie dziwna akcja. Mam to PlayStację grową numer 5 i jest problem taki, że jak daję tą konsolę, że po prostu wyłączam ją sobie, nie? No to jest sobie off, że tak to powiem. No jest spoko, odpalam sobie ją, odpala się normalnie. Ale kiedy zrobię taką akcję, że chcę pobrać sobie grę, na przykład teraz, bieram sobie gierkę, no to konsola nie jest uruchomiona, jest po prostu uśpiona. Dzięki temu może sobie te gierki pobierać w tle, nie? I to jest spoko, bo nie pobiera prądu praktycznie. No i to jest bardzo fajna sprawa. Ale jak sobie ją wybudzam, to co się dzieje? No to się dzieje, że mam czarny ekran. Kompletnie czarny. Ja nie wiem, to jest problem z konsolą, czy po prostu tak konsole tak mają. I ja mówię sobie, o nie, konsola mi się popsuła. Okazało się, że nie popsuła się. Muszę wziąć kabel HDMI z tej konsoli, wypiąć i wpiąć jeszcze raz. I co? Jest obraz. Niby spoko. Ale jeżeli ja za każdym razem, czyli kiedy, nie wiem, będę pobierał jakąś sobie grę, to ja mam taki interes, że grę, która waży, nie wiem, z 20 giga, jeżeli cały czas bym ją pobierał, to bym pobierał ją 40 godzin. I chcę ją sobie pobrać, nie wiem, na 3 razy powiedzmy, na 3 nocki. Albo na 4 nocki w sumie. Zależy, jak długie te nocki będę miał. No to jeżeli za każdym razem mam ją podpinać i odpinać, a jeżeli bym chciał, nie wiem, uśpić ją na 3 godziny i za 3 godziny odpalić, to mam co 3 godziny ten kabel wyciągać i podpinać jeszcze raz? Coś jest kurde nie tak. Pogrzebałem w ustawieniach, ustawiłem sobie obraz na 1080p, bo taki mam monitor,
Może teraz tych HDMI będzie normalnie działać? Może jakieś, nie wiem, pierdolce dostawało to HDMI? Nie mam absolutnie pojęcia, ale to jest strasznie dziwna akcja. A boję się tego, bo słyszałem, że takie przypadki są, że te HDMI coś tam się kurde psuje. I to jest w przypadku PlayStation i w przypadku Xboxa potem taki problem, że coś z tym portem się pierdzieli, jak się go odpina i podpina. A ja kurde go podpinam i odpinam cały czas. I to nie jest moja wina, że muszę to robić. Ja bym chciał zrobić to tak samo jak w PlayStation 4, które stoi tutaj już teraz odpalone w sumie od 20 godzin. I usypiam je codziennie praktycznie. No i to, że nie ma problemu takiego. O, zajebiście te słupy zbieram. Więc nie wiem, o co chodzi. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś też miał taki problem, no bo bez przesady. Ja nie wiem, czy ja mam pisać na gwarancję to dać, czy co? Czy może jest problem z moim monitorem? Tak naprawdę? Nie wiem. Nie mam absolutnie pojęcia, ale to jest bardzo dziwna akcja. Dobra. Więc zaraz sobie polecimy jeszcze Sprinta, żeby tą codzienną premię odebrać. Zapomniałem mikrofonu odpalić, ale jakby co, Sprinta zrobiliśmy, a teraz czas na pojazd z podium. Pojazd do wygrania, trzecie miejsce, 5 dni z rzędu. To jest bardzo proste. Chodzi o wyścigi uliczne. On jest na 8 osób. Musimy zająć przynajmniej trzecie miejsce, 5 dni. No w sumie długo, że 5, ale wyzwanie jest bardzo proste. Ale można je ułatwić. Zrobimy to w ten sposób, że będziemy jechać w 2 osoby. Dzięki temu dwóm osobom się od razu zaliczy. Więc stworzone przez Rockstar. Następnie wyścigi, lecimy sobie od dołu. Mamy wyścigi pościg zaraz. Takie, a nie, uliczne są od razu. Wydawało mi się, że najpierw są pościgi. Nieważne. Powrót na rancho, może być. Bierzemy to. Będę hostem, zaproszę Mariusza. I sobie zagramy we dwóch, jak mówiłem. I nam dwóch od razu zaliczy. Dobra, udało się wygrać. No i cóż, dostaliśmy przy okazji premię za pierwszy raz. W sensie pierwszy raz dziennie, że tak to powiem. Więc spoczko. Po prostu dzienna premia. I tyle. Po co ja się tak kurde plączę. Więc tam od razu zaliczyło właśnie ten progres, powiedzmy, do pojazdu z klubu samochodowego. Jeszcze 4 dni i będzie darmowa Supra. Ale my sobie teraz przeskoczymy do klubu nocnego. 70 tysięcy możemy sobie jak najbardziej zebrać. A w ogóle jest premia na ten, na wytwórnię, kiedy ja to nagrywam. Ale pytanie, czy ja chcę robić wytwórnię? Nie no, chyba muszę porobić trochę. Dobra, zbierzmy sobie to. Ale oczywiście najbardziej interesuje nas to, co jest w środku. A tutaj widoczek mamy taki, że zarobiłem 6 milionów przez ten cały tydzień. Więc coś tam zarobiłem, ale powiem wam, że ja się wycwaniłem. Jak wejdziemy sobie w zarządzanie magazynem, to zobaczcie, że z towary z Ameryki zdjąłem typa, mimo tego, że towary z Ameryki są najwięcej warte, i dałem go do innego. To samo jeżeli chodzi o coś innego, też zdjąłem typa. Kopię wydruki. Nie, gdzie on jest ten? Dobra, tego dajmy tutaj, powiedz, albo nie, dajmy tego tutaj. Dobra. A tego... Tego nie. Gdzie on jest? Tego dajmy tu. Z powrotem tak jak powinno być. Ale dlaczego oni byli w tym miejscu, gdzie te towary są mniej warte? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jak zobaczyłem, że towary z Ameryki mam 5, to powiedziałem sobie przez całą noc i tak mi się nie uzbiera. Znaczy uzbiera mi się do maksa, ale to mi mało da. Więc postanowiłem, że przydzielę ich w inny sposób. Dzięki temu zebrałem więcej towaru, który jest mniej warty, ale przez to wyszedłem na plus. Dlatego tak zrobiłem. No, więc teraz mam tyle. 1 400 000 i lecimy. Trzeba kurde myśleć czasem. Mimo tego, że widzę, że dzisiaj jest składanie zdań, mi coś kurde nie wychodzi. I bardzo często się plączę. Nie mam pojęcia czemu. Słabiutko trochę. Ale dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Pojazd dostawczy, oczywiście Pounder. Mogłem sobie go ulepszyć w sumie. A dobra, zrobimy to kiedy indziej. Ogólnie mam super pomysł na materiał. I nie wiem, czy on kurde wyjdzie. Powiem wam od razu, o co chodzi. Statystyki. Nagrody. Los Santos Tuners nie. Witamy w Diamond nie. Życie po godzinach. I tutaj jest taka trofka, która każe nam... O! Modna miejscówka. Niech twój klub nocny odwiedzi 100 różnych graczy. To jest bardzo trudne, bo jak ja mam to zrobić? I wpadłem na pomysł, że będę biegał po sesjach, zapraszał wszystkich z tej sesji do mojego klubu i zobaczymy, czy ktokolwiek wejdzie. I przez ile sesji uda mi się tą trofkę wbić.
To jest, kurde, dobry pomysł na materiał. Mało ciekawy, ale moim zdaniem będzie ciekawy. Sam sobie zaprzeczam. Dobra. Jedźmy po prostu. Let's go. Daleko są te punkty? Daleko. Dobra, to widzimy się przy ostatnim. No i dostarczone. Super. Trochę hajsu nam wpadnie teraz. I jeszcze przy okazji, akurat tego nie za wiele zrobiłem, ale jakiś tam progres jest. Właśnie odpaliłem badania w bunkrze. Więc teraz zabiorę was w podróż do mojego bunkra. Potem jak mi hajs przeleją. Od razu na konto to leci, tak? Tak. Dobra. To lecimy sobie do... właśnie bunkra. No to zobaczmy, jak to się ma. Badania prawie zrobione. Zarządzanie kadrą, badania wiadomo, odów zasoby nie, badania, to chcę. Teraz mi robi jakąś lufę. Spoczko. Ale ja do tej pory odblokowałem coś takiego. Więc tak naprawdę nic ciekawego, nic co jest mi potrzebne. No w sumie co jest mi potrzebne? Wybuchowa amunicja. I tyle. Reszta chyba nie jest mi potrzebna. Zablokowany, zobaczmy. Znaczy wiadomo, w tej serii muszę mieć wszystko, więc wszystko odblokuję. Ale co ja potrzebuję? No to fajnie było mieć ten strój kolosa, żeby go sobie kupić. A, no tak, płyty do Insurgenta. Wiadomo, że to jest spoko sprawa. Ale coś więcej? Oznaczenia fajnie byłoby mieć. Tego nie potrzebuję, mam opresora dwójkę. Mhm. No nie, tylko to, wybuchowe, wiadomo. Reszta jest kiepska. No, dobra. Więc to już tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dzięki wielkie za oglądanie. Siemanko, cześć. Elo.